Na polskiej scenie popowej, mianowicie Sanach. Utwór stworzony z grupą Kwiat Jabłoni. Opowiada o samotności, potrzebie oderwania się od tej przysłowiowej szarej rzeczywistości i trudów codziennego życia. Piosenkę wykona dzisiaj duet Julii Brennan i Heleny Drążkowiak. I mamy nadzieję, że skłoni nas trochę do takiej refleksji, że każdy ma swój mały świat. Każdy ma swoją wewnętrzną siłę, która kieruje nim w codziennym życiu, mimo tego, że ktoś z boku może inaczej odbierać to wszystko, trochę ironicznie, to jednak mimo tego my w swoim świecie czujemy się najlepiej. I o tym opowiada ten utwór. Tańcz ze mną, niech ściany się kręcą. Ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, sekundy pędzą. Tańcz, potem powróci mi szary świat. Zapraszamy do wysłuchania. Tańcz ze mną, niech ściany się kręcą. No, tańcz, ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną.
ściany się kręcą, no tańcz, ta melodia się skończy i tak tańcz ze mną, sekundy pędzą, no tańcz, potem powróci musza świat. Teraz usłyszymy trzy utwory w wykonaniu dziecięco-młodzieżowego chóru Cantores Gryfowiense z solistkami. Pierwszym utworem będzie utwór pochodzący z filmu W pustyni i w puszczy pod tytułem Rzeka marzeń. Następnie bajkowy utwór Chwytam wiatr, opowiadający o szalonej, zwariowanej dziewczynie. A na koniec utwór Znieś serce nad zło z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego. Rzeka marzeń w wykonaniu chóru Cantores Gryfowiense z Ileny Emilianowicz. Chwytam wiatr chóru dziecięco-młodzieżowego przy Gryfickim Domu Kultury i Amelii Kuszyk. I Znieś serce nad zło w wykonaniu dziecięco-młodzieżowego chóru Cantores Gryfowiense i z solistką Amelią Westphal. Zapraszamy do wysłuchania. Thank you.
Podniósł się
teraz przeniesiemy się na chwilę w świat muzyki churalnej, ale dość współczesnej w brzmieniu i w przekazie. I usłyszymy utwór Sing Gently o tematyce nakłaniającej do wspólnego śpiewu, która potrafi jednoczyć w wykonaniu zespołu Sweet pod dyrekcją pani Aleksandry Nieszporek. Muzyczna, która rozczula swoją harmonią i lekkością przekazu. Zrelaksujmy się. Stańmy na chwilę. Naładujmy tą pozytywną energią płynącą z harmonii. Zespół Sweets pod dyrekcją pani Aleksandry Nieszporek.
Jeszporek. Usłyszymy utwór I Believe kompozytora Marka Millera. Utwór o tematyce religijnej, w prostocie nakłaniający do refleksji. Wszak mówi o wierze w słońce, nawet kiedy nie świeci. O wierze w miłość, której czasami się nie czuje. O wierze w Boga, kiedy On milczy. Zespół Sweets pod dyrekcją pani Aleksandry Jeszporek przy akompaniamencie Kaliny Rajko. Zapraszam do wysłuchania. It's not shining.
Na koniec dzisiejszego koncertu usłyszymy utwór z repertuaru grupy Bain, Ta sama chwila. Utwór podkreśla, jak bardzo ważne są te chwile w naszym życiu. Z każdej z nich trzeba korzystać jak najsilniej, jak najlepiej. Tak, aby nie żałować tych chwil, które zostały zmarnowane. Bo każda z nich już nigdy się nie powtórzy i właśnie te dwie rzeczy, miłość i swoisty carpe diem, staje się tematem tej muzycznej opowieści. Dzisiaj ten utwór wykona nam Milena Szuba z towarzyszeniem chórków wykonanych przez Magdalenę Wierzbicką i Zuzannę Czubaty, przy akompaniencie instruktor pani Aleksandry Nieszporek. Zapraszamy do wysłuchania.
Drodzy Państwo, ja zawsze na takim koncercie powtarzam, że nie musimy nigdzie jeździć. Nie musimy nigdzie jeździć na wielkie sale koncertowe, ponieważ my tutaj mamy zdolne dzieci, zdolną młodzież i nie tylko, bo przecież oczywiście zespół Swiss tutaj się już pojawił. Czekałem, także wielkie brawa również na... Nie musimy jeździć na wielkie sale koncertowe, bo przecież mamy tutaj taką zdolną młodzież, która no dzisiaj dała taki mały popis. No i chcemy też im za to podziękować, bo nieuchronnie zbliża się koniec roku i również ten koniec roku pracy tutaj w Domu Kultury. I w związku z tym zapraszam bardzo serdecznie panią dyrektor Różę Szuster do wręczenia świadectw i dyplomów. Ukończenia poszczególnych klas, bo każdy się uczy krócej lub dłużej. I prosimy o zabranie głosu panią dyrektor. Dzień dobry Państwu, serdecznie witam jeszcze raz w Gryfickim Domu Kultury. Z częścią z Państwa już się witam na dole w holu. Chciałam serdecznie podziękować moim współpracownikom, zarówno Oli, jak i Pawłowi, za zorganizowanie tego koncertu. No i oczywiście chciałabym bardzo gorąco podziękować przede wszystkim naszym bohaterom dzisiejszym. Jeszcze, jeżeli ktoś będzie miał niedosyt, zapraszam się na Gryfickie Lato Muzyczne do Ogrodu Japońskiego, bo na pewno z niektórymi z nich spotkamy się podczas koncertów. Także serdecznie zapraszam. Będzie jeszcze większa widownia, będzie plener i myślę, że będzie okazja jeszcze nieraz tych wspaniałych, bo mamy same kobiety tutaj, wspaniałe dziewczyny podziwiać na różnych scenach, nie tylko w kraju. Bardzo dziękujemy. Jeszcze jedno podziękowanie również. Chciałabym podziękować Państwu, przede wszystkim rodzicom, opiekunom, także i dziadkom, że postawiliście na naszych instruktorów, postawiliście na Dom Kultury i chcecie tutaj ze swoimi pociechami przychodzić, żeby się kształciły, uczyły i miło spędzały czas. Za to Wam serdecznie dziękuję, bo w dobie, gdzie jest mnóstwo różnych propozycji, wybraliście Dom Kultury. Dzięki Wam serdecznie. Dziękujemy za to słowo uczucie i uznania. I teraz co? Przechodzimy do wręczenia świadectw. To może proszę tak, żebyście się wszyscy cofnęli o krok do tyłu, a osoby, które będą przyjmowały świadectwo, po prostu wystąpią. Milena Szuba, która kończy pierwszy rok nauki u nas. Bardzo wielkie, gorące brawa. Julia Brennan, również uczennica, która kończy pierwszy rok. Oliwia Szymańska, która kończy drugi rok. Jest gdzieś Oliwia? Nie ma. Kalina Rajko, która kończy dzisiaj trzeci rok nauki gry na fortepianie. Helenka Brązkowiak, która kończy czwarty rok w klasie wokalistyki estradowej. Karolina Bałasz, również czwarty rok. Magdalena Wierzbicka, która kończy dzisiaj piąty rok nauki w klasie wokalistyki estradowej. Zuzia Szybaty, która kończy aż szósty rok wokalistyki estradowej. Słuchajcie, w takim wypadku, gdybyśmy byli jeszcze przed reformą szkolnictwa, to już by trzeba było świadectwo wydrukować ze wszystkimi ocenami, ale teraz ośmioklasowe szkoły podstawowe. Teresa Wierzbicka. Zapraszamy.
która kończy 8 rok nauki gry na fortepianie w klasie u pani Oli. Zapraszam bardzo serdecznie tutaj, podłączenie. Pracujemy ze sobą bardzo zdolna, bardzo zdolna. Wielkie brawa, drodzy Państwo. Muzyka jest na wieku. Oliwia Szymańska, zapraszamy po odbiór świadectwa. Jest. Lena Emilianowicz, drugi rok w chórze dziecięcym. Amelia Kuszyk, również drugi rok. Agata Małecka i Gabrysia Małecka, siostry dzisiaj niestety nieobecne. Kaja Kuźmicka niestety dzisiaj też nieobecna. Malwina Naglacka, która kończy dzisiaj również drugi rok. Amelia Wyskar, również drugi rok. Zuzia Marczkowska, również drugi rok. Zuzi Baczyńskiej się nie ma. Olga Mojszewska, pierwszy rok wokalistyki. Jolanty dzisiaj też nie ma. Zuzia Jeziorska, również drugi rok. Tania Dąbrowska, pierwszy rok. I Kinga Pałkowska, pierwszy rok również. Bardzo dziękujemy Państwu za przybycie, tak licznie. Już taka mała anegdotka, że pani dyrektor przyszła poszukiwać biletów do nas, bo już wyszły w kasie, także bardzo, bardzo jesteśmy, jakby to powiedzieć, zauroczeni tą naszą publicznością gryficką. No i musimy się na inne koncerty umawiać, także to nas bardzo motywuje i będziemy działać tutaj jeszcze prężniej. I jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich dzisiejszych gości. Również gorące brawa dla Pawła i Oli. A tak, proszę Państwa, przy okazji chciałabym zaprosić, jeżeli ktoś ma ochotę pośpiewać, pograć. Pani Terenie jest tego dobrym przykładem. U nas nie ma ograniczeń wiekowych. Może tak, od 5 lat wzwyż. Także serdecznie, serdecznie zapraszamy, dopóki są chyba jeszcze wolne miejsca. Dobrze. Bardzo dziękujemy Państwu za przybycie. I jeszcze taka mała, gorąca prośba do rodziców i wszystkich bliskich tutaj, dla naszych wykonawców, o chwilę pozostania tutaj z nami, bo mamy jeszcze małe co nieco. Tak. Więc zapraszamy powoli do kawiarni, tam na dół rodziców i